Łowiąc dwuręcznymi muchówkami, bardzo często zamiast linki muchowej stosujemy tak zwane głowice rzutowe. Są to krótkie odcinki grubej linki, samej głowicy, mierzące najczęściej, powiedzmy, gdzieś od 6 do 12 metrów. Zaletą takiej głowicy jest to, że nie musimy stosować dodatkowych szpul. Jeżeli chcemy zamienić głowicę pływającą na tonącą lub odwrotnie. Po prostu biorę sobie tą głowicę, ponieważ ona jest krótka, więc mogę bardzo szybko zwinąć ją tutaj. W taką ósemkę. Zwijam w ósemkę dlatego, żeby ta głowica mi się nie poplątała. To znaczy nie skręciła później podczas odwijania. No. Wbijam sobie w ósemkę. Całość to trwa dosłownie 2 sekundy. Na running line mam dużą pętlę. O, a ta pętla jest dlatego duża, żebym mógł teraz szybciutko przełożyć całą zwiniętą głowicę przez tą pętlę, zdjąć ją z running line'u i mam głowicę już, którą mogę schować do pudełka. Do przechowywania takich głowic najlepsze są tego typu pojemniki. Z siatki, żeby fajnie linka oddychała, żeby mokra linka mogła wyschnąć. Zamykany na zameczek. I w środku są przegródki, również siatkowe. Na tych przegródkach mam możliwość opisania, co to jest za głowica. W tym wypadku nie jest opisane, dlatego że opis jest już tutaj na samej głowicy, więc nie potrzebuję tej kartki, ale często są głowice niezaznaczone, nie ma napisane, co to jest za rodzaj głowicy i wówczas wyciągam sobie z tego etui kartkę, podpisuję, wkładam do takiego pokrowca i mogę go zamknąć. Łatwo mi jest w ten sposób taką głowicę przechowywać. Jest tutaj też doczepiona taka mała klamerka, z tego względu, że jeżeli jestem bez kamizelki, nie mam jakiejś kieszeni na sobie, żebym to, nie mam tego gdzie włożyć, to mogę po prostu podpiąć gdzieś pod jakąś zawieszkę i takie głowice, tak na wierzchu mogę sobie spokojnie nosić.